blokowany przez Zbozienia i eksploduje tę piłkę daleko. Tomasz Podgórski walczy Kędziora. Kędziora dał radę wyłuskać tę piłkę. Wślizg Sokołowskiego przeszkodził opanować ją spokojnie Hurado, ale teraz już Hurado zagrywa do Podgórskiego. Jest Podgórski nietypowo po lewej stronie boiska. Podgórski w pole karne. Hurado! Ależ to była okazja i to musiał być gol! Podgórski do Rubena Hurado. 1-0 dla Piasta w 81 minucie. No i doczekaliśmy się bramki. Zabrakło mi tutaj lepszej postawy obrońców Bielszczan, bo pozostawiony sam sobie Hurado, no musiał to dośrodkowanie niezłe zakończyć, zamienić na gola. Niezłe, idealne wręcz, jak na tacy dostarczona ta piłka przez Tomasza Podgórskiego. Wyszedł, wydawało się, że